Cześć, John. Z tej strony Kacper. Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, właśnie znajduję się w toruńskim zoo. Więc oczywiście postaram się dla was zrobić troszkę wcześniej, gdyż ponieważ z rodzicami jadę do Uniesia, w którym się zatrzymują kutry rybackie. Słuchajcie, przed nami ogrodzenie. Więc za chwilę zobaczymy, czy nie coś. O, jak widzicie w tym momencie, właśnie jest paw, który oczywiście rozwija ogon tylko po to, żeby się pokazać się kobietom. On rywali przepędza, a właściwie odstrasza. Jak widzicie w tym momencie, właśnie przede mną jest kangur, a właściwie za mną. Słuchajcie, kangur występuje tylko w Australii, ale w zoo też można spotkać. Moi drodzy, ja abym nie zadzierał z takim australijskim bokserem, ponieważ ma niezłe mięśnie i może często uderzyć prosto w twarz. Przepraszam, tam pomyliłem zwierzęta, ale okazało się, że to są strusie. Można spotkać ewentualnie tylko w Afryce. Okej, moi drodzy, jak widzicie w tym momencie, za mną są pawie. Nie, przepraszam, to są strusie. Zobaczcie, jak się zachowują. Niestety, strusie nie są fascynowane, ale ja tak. Niestety, strusie nie są fascynowane, ale ja tak. Okej, moi drodzy, jak widzicie, jest zegar słoneczny. Zegar słoneczny powstał tylko wtedy, zanim pojawiły się prawdziwe. Okej, moi drodzy, jak widzicie, za mną jest fontanna. To jest po prostu ozdoba dla każdego ogródka. Dokładnie dla każdego ogródka i nie tylko, a także parku. Zwłaszcza parku zoologicznego, w którym się znajdujemy. Okej, jak widzicie, właśnie za mną znajduje się marchur. Jeśli nie wiecie, który, to ewentualnie wam pokażę. O, widzicie to? Widzicie go? Właśnie patrzy się w mój telefon. No. O, wiadomo. A właściwie nie wiadomo. No, w jaki sposób się on zachowuje. No, właśnie udaje się do Auri. A właśnie, Auri to taka dzika koza, jak widzicie w tym momencie, właśnie patrzy się w telefon. Muszę przyznać, że toruńskie zoo bardzo mi się podoba. Moi drodzy, przed wami Tankin. Za bardzo łaciny nie znam i nie jestem w stanie wypowiadać. Słuchajcie, właśnie kieruję się w stronę alpak. No wiecie, alpaki to najmniejsze ramy. Oczywiście radzę wam do nich nie podchodzić, bo inaczej oplują was prosto w twarz. A ja bym tego nie chciał, naprawdę. Oto gora chiński. Spójrzcie, jeden z nich się leniuchuje. No dobra, dwa się leniuchują, a tylko jeden idzie. Słuchajcie, jeśli nie chcecie być opluci do alpak, w ogóle się nie zbliżajcie. Nawet jak co oswojone. Właśnie znajduję się w tym zbiorze gadów. Jak widzicie? Widzicie? To jest leśny. Wyobraźcie, moi drodzy, jak idziecie spokojnie w lesie, kiedy wyskakuje taki wąż, no, powiedzmy, że można naprawdę coś przestraszyć.
za bardzo nie przepada, to ty nie gadali. Ale tak. Słuchajcie, mam moje drodzy. Jak widzicie, właśnie dzwonił do mnie, są e-mailki. Jeśli nie wiecie, na co to jest. Nie wam wytłumaczę. E-mailki to tak naprawdę małe kamelony. Tak samo jak kamelony, tylko kamuflują się. O, proszę bardzo. Mamy tutaj węża. O, jaskiniowego. Jak zacząłem nagrywanie o tych drzewach. Co? Ochaczyłem. A tutaj u góry jest jaszczurka. Jak widzicie, w tym momencie jest za mną jest baran. Moi drodzy. I radzę wam nie hodować baranów w domu, chociaż ponieważ może was ugryźć w rękę. Nawet jak nie jest jadowity w stosunku do żmii, którą można łatwo zauważyć. Okej, moi drodzy. Właśnie zbliżamy się do moich ulubionych zwierząt. Jest tu mowa właśnie o surykatkach. O, jak widzicie, w tym momencie jest surykatka. Właśnie patrzy się w mój telefon. O, więc... Ale świetne prowadzenie kamery. Okay. Jak widzieliście, zrobiłem niezłe ujęcie. Surykatki właśnie zaczęły podążać. No, jeśli jesteście fascynowani takimi zwierzętami, koniecznie zajrzyjcie na kanał Kamila Cichockiego, który właśnie stworzył program o nazwie Pogadajmy o zwierzętach. Do którego link macie w opisie. Dobra, moi drodzy. Teraz nagram dla was o puszczykach. Widzicie go? Właśnie siedzi na gałęzi grzecznie. Moi drodzy, wyobraźcie takie zgłoszenie. Jak idziecie w lesie po ciemku, dużo objętość skrzydeł i kiedy nadlatuje taka sowa, znienacka oczywiście, no powiedzmy, że można naprawdę mocno się przestraszyć. Nie polecam wam dochodzenia lasu, no, a właściwie w lesie po ciemku, gdyż ponieważ możecie paść na zawał. O, proszę bardzo. O, jak widzicie w tym momencie, właśnie nagrywam specjalnie dla was z łaciny i to dziwnie brzmi. Bubowska handiaka, czyli puchacz śnieżny. No właśnie, puchacz. Puchacz, moi drodzy, jest to po prostu sowa śnieżna. Oczywiście można spotkać na Syberii. A teraz, skoro mówiłem wam o tych sowach, przedstawię wam papugi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Papugi. Mamy tutaj nimfę. Nimfa to tak naprawdę mniejsza kakadu. A właściwie miniaturowa wersja. Muszę przyznać, że surykatki śmiesznie podążały. Więc nieźle się zaśmiałem. Okej, moi drodzy. Jak widzicie w tym momencie, za mną są lemury. O, proszę bardzo. Lemur patrzy głową, a raz nie. Lemury często rywalizują się z pingwinami. W serialu animowanym Pingwiny z Madagaskaru było pokazane... Patrz, może jeszcze nie w tak dokładny sposób. Pamiętajcie, że lemury występują tylko w Afryce. Dosłownie tylko w Afryce. A teraz nagram o barwie czarno-białej. Oli, moi drodzy, to jest po prostu mapa, oczywiście czarno-biała. Takie jak pandy. No oczywiście. Możecie spotkać pandy w chińskim zoo. Ale ja ale nie jestem jeszcze w Chinach, ale spokojnie. W wieku 18 lat polecę i zwiedzę, jak wygląda życie Chińczyków. Okej, moi drodzy. Przed wami osioł. Oczywiście osły są uparte. Jak to mówią? Osioł albo koń. Osły są
nie są stworzone do noszenia ciężarów, tylko słonie. Nie, ale spokojnie, dla wam nagra z tym kozy. Proszę bardzo. Jak widzicie w tym momencie, koza patrzy się w mój telefon. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie fotografować, ale ja bardziej wolę nagrywanie, bo nagrywaniem będzie lepiej. Moi drodzy, specjalnie, słuchajcie, właśnie jest panda czerwona, a właściwie mała. Jak widzicie, panda biega, prawdopodobnie chce się prezentować. No i się zaprezentowała, tak jak widzieliście. Muszę przyznać, że to jest naprawdę prawdziwe szaleństwo. Moi drodzy, nie hodujcie takiego pandy w domu, gdyż ponieważ może wam zniszczyć wszystko, co macie, a ja bym tego nie chciał, naprawdę. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, jest kakadu. Muszę przyznać, że kakadu to prawdziwi szaleńcy i szamani. Lubią budzić zainteresowania, ale nie zapomnijmy też, że czasami lubią dominować. Niestety nie udało się przekonać kakadu do zapoznania się z nami, ale byłem na zdjęciu z innymi papugami. Nie zmuszajcie papug na szereg na siłę. Ale przynajmniej powiem o tych nierozmowkach czerwonoczelnach. No wiecie, to są małe papugi. Jest bardzo łatwo zauważyć. O, proszę bardzo. Oto ara oliwkowa. Słuchajcie, moi drodzy. Właśnie tak na arę spotkałem. Jak w 2017 roku byłem z rodzicami, z siostrą i ze znajomymi w tym Meksyku. Właśnie gdzie mieście była ta wieczka. Tutaj bażanta birmańskiego, oczywiście z łaciny, i to dziwnie brzmi. Syrmaticus himul. Czyli właśnie bażant. No właśnie, bażant. Moi drodzy, za bardzo łaciny nie znam i nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale spokojnie. Więc specjalnie dla was nagram. Mam, proszę bardzo, pawia. Słuchajcie, paw jest symbolem oczywiście egoizmu, ale nie oznacza to, że każda osoba może zachować się jako egoista. Ja zachowuję się jak gentleman. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli jesteście ciekawi, co dla was nagrywam, już wam mówię. Mamy tutaj parakala, który niestety nie daje się zmienić. O, a jednak. Moi drodzy, jeśli nie wiecie, co to karakal, ale już wam mówię, już wam tłumaczę. Karakal to jest po prostu największy przedstawiciel z rodziny kotowatych. Za bardzo łaciny nie znam i nie jestem w stanie wam powiedzieć, co oznacza na po łacinie. Muszę przyznać, że toru troszkę się zmienił. Słuchajcie, moi drodzy. Macie tutaj karakala, który siedzi na gałęzi. Drodzy, to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli moje wideo wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Komentujcie. Jeśli chcecie, żebym nagrał właśnie taki materiał. Jeśli chcecie, żebym nagrał taki materiał z wyprawy z zoo, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, które zagraniczną mam zwiedzać. No, trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!
gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker.